żeby ci młodzi byli silni, to my musimy być twardzi i nieustępliwi. Ja naprawdę nie żałuję, że dostałem wpiernicz od ojca pasiorem. Nie żałuję. On mnie wyprostował. Jak tylko gdzieś skręcałem w bok, dostałem w dupę, byłem zaraz wyprostowany. No, ja w wieku 20 utrzymywałem rodzinę swoją, jeszcze rodzicom dawałem i połowę złodziei żyło ze mnie. Nie? Za dziewczynami to kazał nam ręce wystawić i ksiądz nas zbił po rękach. I ja to pamiętam i dziękuję temu księdzu, że mi przypieprzył. Bo akurat było chyba 3 Arabów, wiesz, a ja spałem tak na kanapie, wchodzili przez okno. Trudna sytuacja, no. Miałem jakiś tam miecz samurajski z Japonii. Też wyskoczyłem z tym mieczem. Po prostu... Nie, no prawda jest taka, że dostałem w łeb, nie? I że my wysadzili. No niestety złodzieje polscy też są wszędzie. Żyj sobie swoim życiem, nie wpierdzielaj się, co ty chcesz ode mnie, nie? No to by było równowartość, nie wiem, 20 milionów. To nie, że ja popełniałem błędy. Oni po prostu mnie z premedytacją okradali. Wszyscy namawiali, jak masz kasę, to każdy przychodzi, o, zrobimy, będziesz miał jeszcze więcej. Dasz milion, będziesz miał 2, nie? Dasz milion, a zostało ci nic. Dawniej się wchodziło do szatni i było takie hasło, jak nie pijesz, to nie grasz, nie? I to była prawda. Drużyna po prostu po meczach, czy tam przed, czy ten, to flaszkę, to. Zapraszam Cię na integrację przedsiębiorców 8-10 września. Spotkaj topowych przedsiębiorców i zbuduj relacje biznesowe. Do zobaczenia, cześć! Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość Piotr Świerczewski, reprezentant Polski w piłce nożnej. Człowiek legenda. Ja pamiętam te czasy, jak wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami. Trener piłkarski, free fighter. Doczytałem, że też posiadasz obywatelstwo francuskie. Uczestniczyłeś w Mistrzostwach Świata w Korei Południowej, Japonii. Zdobyłeś wicemistrzostwo olimpijskie w Barcelonie. W ogóle kosmos, jeśli chodzi o to, co jako Polak doszedłeś, to były takie piękne lata piłki nożnej. Także cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. No, ja też się cieszę. Piotrku, powiedz mi o twoim dzieciństwie, zaczynając. Młody chłopak, blok z płyty. Co spowodowało w ogóle, że zainteresowałeś się piłką nożną i że doszedłeś tak daleko? No bo Nowy Sącz, blok z płyty, ja to pamiętam. Co, czy daleko? Zawsze myślałem, że potem, teraz przynajmniej myślę, że gdybym nie robił głupot, to bym mógł jeszcze dalej zajść i skoncentrować się powinienem na tej piłce, na profesjonalizmie, a myślałem o tym, żeby fajnie wyglądać i miałem w głowie takie bzdury, takie myślenie typowe, taki piłkarzyk, nie? Ładnie wyglądać na pokaz, a prawda jest taka, że dzisiaj świadomość tych piłkarzy jest dużo bardziej, no większa. No, ja, nie miałem tej świadomości i to była prawda. To, co teraz powiem, że dawniej się wchodziło do szatni i było takie hasło, jak nie pijesz, to nie grasz, nie? I to była prawda. Drużyna po prostu po meczach, czy tam przed, czy ten, to flaszkę, to... I chłopaki trenowali i grali, ale wtedy byli twardzi ludzie. Też jest taki morał, że trudne czasy tworzą silnych ludzi, a dobre czasy tworzą słabych ludzi. Więc wtedy były trudne czasy, komuna. Trudno było o wszystko. O buty, o papier toaletowy, gdzie dzisiaj to jest śmieszne, prawda? A w dzisiejszych czasach, no... Widzę, jak idą, młodzież idzie na Orlika i mówimy, że mamy Orliki, czemu nie mamy wyników? Nie mamy, bo są dobre czasy i ta młodzież nie ma chęci wyrwania się z czegoś, co było, tak jak to, co ja miałem, z czegoś, co było biedne, takie, wiesz, zaściankowe. Walka o wszystko. Nie? Ja pamiętam przecież, jakie są dzisiaj zabawy. Dzisiaj są zabawy, wiesz, tu się grają i to grają na odległość. Nie? To nie tak, że gramy obok siebie. Jeden jest w jednym domu, drugi jest w drugim domu. Wiesz, jakie u nas były zabawy? Pochodzimy z jednego miasta. Dosłownie rzucaliśmy się kamieniami. Jedny na drudzy, prawdziwymi kamieniami. To było, no nie chcę, bo to jest brzydkie słowo, wojna. I nie życzę nikomu, a mamy za wschodnią granicą wojnę. Myśmy się napieprzali kamieniami. Ktoś dostał w głowę, rozcięta głowa. Poszedł do mamy, popłakał, wrócił i dalej się biliśmy. W piaskownicy, wiesz, było judo. Graliśmy w kapsle na chodniku. Resorówki. Miałeś jakiegoś kija, no to... Palanta. Nie, tak, w palanta. 2 kije rzucałeś i odbijałeś. Nie rakieta do tenisa, nie piękne korty. Na byle czym. Już nie mówię o trzepaku. Na trzepaku to każdy się podnosił, kto potrafi wymyk zrobić. To było normalne. I wtedy te trudne czasy tworzyły silnych ludzi. Dzisiaj mamy dobre czasy i no jestem troszkę
nie mówię, że załamany, ale słabo to wygląda. Jak chodzę, popatrzeć się czasem na treningi tej młodzieży, to tam nie ma wycisku, tam jest wszystko takie na pokaz, żeby rodzice widzieli, że pięknie od punktu A do punktu B, a gdzie jest kreatywność, gdzie ta młodzież może walczyć. To nie są treningi, które ja stosuję przynajmniej z piłkarzami. Trochę tak właśnie gdzieś w wywiadzie powiedziała jedna osoba, że no jak dzisiaj może powstać legenda piłki nożnej, jak właśnie są jakieś tam szkółki znanych, wiesz, klubów przyjeżdża rodzice Mercedesem, przywożą dzieciaka, dają mu napoje pod nos, tak, dają picie. Spocił, to tak napij się. Tak, przecież dziecko w ogóle, jaką ma mieć motywację. Słuchaj, ja już nie powiem o swoim przykładzie, ale przykład najlepszego piłkarza w historii piłki nożnej, Roberta Lewandowskiego, zmarł mój ojciec. Ciężkie czasy, pewnie nie miał na buty, na jedzenie, nie chcieli go w klubie. On biegł na stadion, bo musiał najpierw dobiec pewnie na autobus, autobusem gdzieś tam dojechał, stracił ileś godzin, trenował, wracał autobusem i znowu biegł, żeby dojść, bo nie jest z Warszawy, gdzieś spod Warszawy. Tak, z Pruszkowa. No, z Pruszkowie grał, ale chyba jeszcze gdzieś tam w okolicach. Także to były bardzo trudne czasy, ale ukształtowały najlepszego piłkarza w historii Polski i on jeszcze w tych dobrych czasach żyje, że jego świadomość profesjonalizmu jest bardzo duża. Ja, dla mnie profesjonalizm to był chłopakami, jak nie pijesz, to nie grasz. Nie? To taki był profesjonalizm. Myśmy tych słów nie znali praktycznie, co to jest profesjonalista. Nawet w pracach, wiesz, jak było. Jak ludzie chodzili do pracy, to w zasadzie no, chodzili, żeby być, żeby ten, praca im wszystko dawała, komuna wszystko dawała. Nie było kreatywności, nie musiałeś walczyć o biznes. Tak. I wszyscy stali w miejscu. Ja żałuję, że z drugiej strony no, zobaczyłem ten świat komunistyczny, bo z tamtych czasów gdzieś pochodzę, urodziłem się i wiem, jak to było, natomiast oni nie wiedzą. Nie? Także ja ogólnie mówię, że my żyjemy w pięknych czasach. Najlepszych w historii, no bo jak pomyślmy, no tak. Ostatnio mówiliśmy 100 lat temu, nasi dziadkowie jakby wiedzieli, co my robimy dzisiaj, no to przecież... No właśnie, ale jak technologia poszła, jak, że przeżyliśmy jakby to tysiąclecie, nie? Prawda? Że mieliśmy papieża Polaka, że mieliśmy tą komunę, przeżyliśmy. No, mówię, że w fajnych czasach żyjemy. No, może ale... nie wszyscy, ale ja żyję w fajnych nie czasach. Nie, no co ty masz. Ale właśnie jestem ciekawy, jak to się stało, że wiesz, chłopak z bloku, to jest Nowy Sącz, no nie ma tam super klubów i jednak ty no, musiałeś mieć talent na tle innych. Przecież nie tylko ty grałeś w piłkę na boisku. Ale u mnie tam chłopaki, wszyscy żeśmy rywalizowali i kilku chłopaków, Janusz Świerat też grał w Ekstraklasie w Wiśle Kraków i paru chłopaków naprawdę miało talent, czy Alek Kłak. Wszyscy jesteśmy z jednego podwórka, czyli to podwórko stworzyło, jakby to był pierwszy nasz klub taki osiedlowy, gdzie uczyliśmy się bić, walczyć o przetrwanie, o jedzenie, o buty, bo ja teraz pamiętam, że na turniej jakiś tam jechałem, nie miałem butów, normalnie nie miałem w czym grać. To jak jakieś dziewczyny, która miała takie duże stopy, pożyczałem buty, żeby pograć. Ja dzisiaj chętnie muszę ją odnaleźć, bo chciałbym jej sprezentować jakieś takie, wiesz... Fajne buty, nie? Takie droższe trochę, żeby podziękować jej za to, że... Ona się przyczyniła do rozwoju twojej kariery. Trochę może się przyczyniła, bo w tych butach jej tam zapylałem i rozwalałem, ale to takie miłe czasy. Miło to wspominam. Mhm. A powiedz mi trochę presję psychiczną, reset głowy takiego piłkarza, bo tutaj przytoczę Mateusza Borka, który kiedyś mówił z ironią, że czego może dzisiaj piłkarz nie wytrzymasz? Ci pewnie widziałeś to, że masz świetną pracę, zarabiasz może w Polsce, nie wiem, 500 tysięcy euro nawet w Legii, dziewczyny, kilka godzin treningu dziennie, nie masz brzucha, pobiegasz w sobotę mecz, jak pójdzie dobrze, to wszyscy się kłaniają, otwierają ci drzwi. A jak idzie źle, no to jest pytanie. Presja mówi to, że ma lekarz podczas operacji i rzeczywiście tak jest, bo jak to jest z tą presją? Znaczy z tą presją troszkę można się zgodzić z tym, co Mateusz mówi, a troszkę nie, bo prawda jest taka, że też jest jakby wymagania kibiców, wymagania zespołu, wszyscy grają o wynik. Każdy w tej tabeli musi się utrzymać. Jeżeli będziemy tak podchodzić byle jak, bo czym się mam martwić, to w końcu się okaże, że będziemy na dole tabeli i zjeżdżamy coraz niżej. Ten profesjonalizm i te wymagania sportowe, to wyciskanie coraz dalej, coraz wyżej, coraz no nie wiem, więcej goli, coraz mocniej, cały czas jest wymagane od tego zawodnika. I to nie jest też tak do końca... Pamiętaj, że my mówimy o zawodniku, który już jest ukształtowany, o człowieku, który ma między 20 a 30 lat. Ale tym dzieckiem, który on ma jeszcze tą psychikę taką niestabilną, nieułożoną, jeszcze ten młody chłopak nie wie, czego chce, co chce robić, to jest tym sportowcem, ma 10 lat, 12 lat, ale lubi też grać w siatkówkę, nie wie, czy będzie piłkarzem,
potem się pokazuje jeszcze dziewczyna jakaś na horyzoncie, to ci młodzi chłopaki się gubią. Psuje to, można powiedzieć. I to nie jest takie łatwe, że my mówimy, czego się mamy. Wiesz, to trzeba naprawdę dużo samodyscypliny, dużo wyrzeczeń, żeby osiągnąć jakiś sukces, gdzieś dojść do piłkarza ekstraklasowego. A później najlepsi z najlepszych idą do reprezentacji, więc to też są kolejne wyrzeczenia, to też są kolejne jakby rekordy, że coraz dalej, coraz wyżej, żebym ja wygrał z tobą, a mam na pozycji jeszcze 5 do rywalizacji, więc wszyscy jakby walczymy, wiesz, to tak nie jest do końca, naprawdę w głowie ten stres, przecież dzisiaj wiemy, wcześniej żeśmy nie wiedzieli, ile mamy problemów nawet z młodzieżą, problemów psychicznych, tak, że się załamują, ja już nie mówię o samobójstwach, ale też się zdarzają, nie, to wynika ze stresu, z wymagań ludzi, nie? Więcej osób gubi się jako tak młodzi piłkarze dzisiaj czy kiedyś? No bo ja się wtedy nic nie było, się zastanawiam. Nie, wtedy miałeś tylko do powiedzenia, albo jesteś piłkarzem, jak nie, to idziesz do roboty. No i ja grałem w tych czasach, gdzie myśmy byli górniczym klubem sportowym, gdzie chodziliśmy po wypłaty, powiedzmy, do gwarectwa i tam, wiesz, zatrudnieni jako górnicy, ale później chłopaki, którzy... Nie było takich pieniędzy. Chłopaki, którzy później przestali grać w piłkę, grali w ekstraklasie, ale nie osiągnęli tego sukcesu międzynarodowego, pracowali w kopalni, pracowali w różnych bardzo ciężkich zawodach. No ale właśnie jestem ciekawy tego wyjazdu też do Francji. Młody chłopak, świat u stóp i trochę co powiedziałeś, że myślałeś o wyglądzie. Dużo piłkarzy niestety tak myślało. Skąd? Jak to jest, jakbyś mógł powiedzieć, co najbardziej takiego, no nie wiem, ludziom może odbić palma, że to masz dziewczyny, imprezy, co psuje, bo rozmawiałem z Dariuszem Mielczewskim i też mówił o tych imprezach, że no to było wszystko, nie? No tak, ja też widzę, jako tak troszkę czasem pomagam w jakichś tam transferach i widzę tych młodych chłopaków, to czasem są te pułapki na tych młodych chłopaków. Pułapka to jest tam koledzy, którzy choć tu pójdziemy, zapalimy coś tam jakiegoś jointa i tak dalej. Drudzy mówią, chodź na dyskotekę, fajnie, bo ty jesteś, wiesz, masz kasę, to cię zabierzemy. Ale jednym z największych problemów to też jest dziewczyna. Bo ta dziewczyna mówi, chodź, idziemy tam na trening i często ci młodzi chłopaki spóźniają się na trening, piersi wychodzą z treningu, wiesz, wylizani. A gdzie te czasy, gdzie ktoś zostanie pół godziny, godzinę po treningu, żeby jeszcze przerzuty porobić, żeby jeszcze postrzelać bramkarzowi? Mówi się, że Ronaldo taki jest, nie? Że... Tak, on, wiesz, dla niego pierwszą rzeczą jest piłka nożna, a później żona i rodzina. Chociaż rodzina oczywiście jest ważna, ale to jest jego zawód. On przez ten zawód zabezpiecza byt swoim najbliższym. Tutaj ci młodzi chłopaki naprawdę spóźniają się na treningi, bo też jestem czasami trenerem, spóźniają się na treningi. Pierwsi wychodzą, ci najmłodsi, którzy powinni najwięcej trenować, oni najkrócej są, powiedzmy, w tym klubie. Dlatego no, to są pułapki dla młodych ludzi. I fajnie jest też spotkać taką dziewczynę, to jest takie dla tych młodych chłopaków, która ciągnie ich do przodu. Żeby była też sportsmenką, to ona rozumie, to ona mu powie, to ty zostań, porozciągaj się, albo wspólnie idźcie później na jakiś aerobik wspólnie. No, to jest przykład też Roberta, który ma żonę, która była, nie wiem, czy mistrzem w karate, a jakimś tam sukcesami. Wysoko, sukcesami walczyła. Anka z sukcesami walczyła i ona go ciągnie do przodu i zdrowe jedzenie i cały czas ciągnie go do przodu sportowo. A w wielu przypadkach ta dziewczyna jednak nie ciągnie. Choć pójdziemy tu, choć pokażemy się tam. Przyjdź zaraz, nie, tu. To jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest rozwój tego zawodnika w młodym wieku. Później to wszystko przyjdzie samo. Będzie drzwiami, oknami będą mu wpadać torebki i inne rzeczy. Nie? Ale myślisz, dzisiaj możesz powiedzieć, że zawód piłkarza to jest taki najlepszy zawód na świecie? Najlepszy zawód dla każdego człowieka to jest ten, który nie odczuwasz, że pracujesz. Tak jak ja całe życie grałem w piłkę, to ja nie wiedziałem, że ja pracuję. Jeszcze dostaję za to kasę. Nie? Kurde, fajnie. A później dostawałem dużą kasę za to. Nie? Tak myślę, że każdy zawód jest z każdej profesji, jeżeli ktoś nie odczuwa tego, że pracuje, że on to robi jakby z pasją i zaangażowaniem, no to jest najważniejsze. Lekarz, który tak, wiesz, robi od do, no to tak, bo jest lekarz i lekarz, piłkarz i piłkarz, prawnik i prawnik, nie? Wiesz, jak to jest, stomatolog i stomatolog. Jeden ci zrobi tak, drugi tak. Ale są tacy, którzy są takimi pasjonatami, którzy wkładają to serce, takie, wiesz, energię, on może to, ale jeszcze zbadajmy, to się wszystkich ludzi dotyczy.
najlepszą pracą jest taka, której po prostu nie odczuwasz, a masz jeszcze za to pieniądze. Dobra, Piotr, powiedz mi w takim razie, jeszcze kończąc trochę tą historię, dlaczego według Ciebie nie udało się przekuć sukcesu na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku na sukces takiej dorosłej reprezentacji Polski? Po Igrzyskach odpadaliśmy z Mistrzostw Świata 94, 98, Euro 96, 2024. W tym czasie akurat, ja jak sobie tak przypominam, ta młodzież, kiedy my byliśmy, my wszyscy dorastaliśmy w trudnych czasach i jako sportowcy wchodziliśmy do dorosłej piłki w wieku 17 lat, nawet 17, 16. Wszyscy z tej drużyny olimpijskiej, 17, 18 lat, to już byli w klubach ekstraklasowych, już grali w pierwsze skrzypce, można powiedzieć. Natomiast później w wieku 21 lat, ja miałem chyba 23, najstarsi moi koledzy z olimpiady, to jest jeszcze taki rocznik, gdzie potrzebowaliśmy wsparcia, takiego doświadczenia starszych piłkarzy. I zanim to się załapało, no to był rok 2000 wtedy drugi, kiedy reprezentacja awansowała do Mistrzostw Świata po takich chudych latach polskiej piłki, gdzie nie mogliśmy awansować do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata, ale też odwróćmy ten medal. Ja pamiętam, gdzie na Mistrzostwa Europy awansowało 12 zespołów. Później było coraz więcej. Dzisiaj awansuje 24 na 50 chyba dwie federacje. Czyli dzisiaj awansuje pół Europy na Mistrzostwa Europy. Wtedy to była 1/4. W grupie wychodziła jedna drużyna, druga chyba nawet nie wiem, czy grała baraż. Później grała baraż, druga, a dzisiaj gra pierwsza, wchodzi i trzecia gra baraż. Jest dużo, dużo łatwiej. To też są wymogi sponsorskie, telewizyjne, że ludzie chcą oglądać piłkę. Co za tym idzie, chcą więcej meczów. To i wszystko, i edukacja się coraz bardziej spłaszcza i coraz łatwiej wszędzie. I wtedy było trudniej. Ale wracam do tego. Trudne czasy tworzą silnych, mocnych mężczyzn i kobiety. Ale powiedz mi, bo zacząłeś na początku, też wiele osób jest ciekawych, te początki, tak jak mówisz, że u Ciebie też dużo poszło nie tak, tak? I możesz powiedzieć najbardziej, czego tak z perspektywy wielu lat? Wiesz co? Co Cię zepsuło, jak byłeś dzieckiem? Znaczy, nie zepsuło mnie. Inwestycje, które robiłem, to były takie troszkę takie na pokaz, nie? Żeby chcieliśmy mieć restaurację, żeby sobie zjeść. No ale przecież nie trzeba kupić browaru, żeby się napić piwa, nie? Jakieś kluby, kręgielnia, to. I tego wszystko było dużo, ale no nie byłem w stanie tego pilnować, więc wszyscy mnie wykańczali. Wykańczali mi jakby zabierając. A później doszedłem, a dzisiaj piłkarz ma inną świadomość, kupuje nieruchomości. To co jest, wiesz, nie trzeba temu dawać jeść, można wynajmować, to nawet ziemia jak leży, to wartość jej rośnie. I to są bezpieczne inwestycje, które też na szczęście w życiu poczyniłem i tam jeszcze coś zostało. No dobra, ale powiedz mi właśnie, skąd u Ciebie zainteresowanie było biznesem, bo byłeś nietypowym jakimś takim sportowcem, bo właśnie większość, i tak wtedy już mówię o nieruchomości, a Ty, kurczę, biznes, tak słyszałem, jachty, statek w Sączu, nie, gdzie to, był to nie jest pożyciało, to nie jest, domy. To nie jest... Sklepie, pamiętam przecież... Ale, no tak, no ale sklep... World, tak, tylko że to musiało wszystko chodzić, nie? I zarabiać. No to sklep, powiedzmy, ale zarabia. W ogóle taki pomysł, ktoś Cię namówił, zróbmy sklep. Tak, no to wszyscy namawiali. Jak masz kasę, to każdy przychodzi, zrobimy, będziesz miał jeszcze więcej. Dasz milion, będziesz miał dwa, nie? No i a po było, prostu że... mając, że była kasa, to wchodziłeś. Dasz milion, a zostało Ci nic albo coś. Czyli to było takie moje głupota i zaufanie do pewnych ludzi, no to nie było, no nie trafiłem na tych ludzi, co trzeba. Ale miałeś taki zawód na ludziach konkretnie, że masz... No tak, no ja to mogę powiedzieć to słowami, najbardziej... że mnie okradli, po prostu, nie, słowami, bo to nie można inaczej, wiesz, to nie, że ja popełniałem błędy, oni po prostu mnie z premedytacją okradali. No dobra, to trzeba bez nazwiska, ale jestem ciekaw, sytuacja jakaś najbardziej, która Ci ktoś tak, nie, no, nie to wiem, zabolała, że do dzisiaj mówisz. To biznesowo, wiesz, kupują, sprzedają, tu Ci mówią, że wszystko okej, okay, nagle faktury są do zapłacenia, ale my nie mamy, nie, no to kto ma zapłacić, no to ten, co ma. I to wracało do mnie. Najgorsze, że wiesz, że ta firma jak była na mnie, to ja odpowiadałem majątkiem. No wiesz, jak to jest. I głupi byłem. A dzisiaj wiem, że wtedy jeszcze nawet ktoś mi proponował w Warszawie, weź kupimy tutaj jeden apartament, czy dwa nawet na ostatnim piętrze. W tych czasach to, jak nie pamiętam, 5 000 zł za metr kwadratowy. Dzisiaj, bo ja wiem, gdzie to było, dzisiaj ten apartament to jest 30 000, minimum 30 000 za metr kwadratowy. A niewiele bym robił, miałbym gdzie mieszkać, sprzedając już jest, wiesz, 500% zysku, nie? No, to tak wiesz, nieruchomości, ziemia. Dzisiaj inna świadomość jest. Wtedy my
jakby zarabialiśmy pieniądze i człowiek chciał się pokazać, bo chciał się pokazać... Bo się wyszło z biedy trochę, chciałeś taki być chciałem mieć lepszy samochód, bo wszyscy mieli duże Fiaty, Polonezy, to był Max, a ja chciałem mieć lepszy samochód, no to super, miałem. A dzisiaj tak naprawdę chcesz mieć lepszy samochód, weźmiesz leasing, kredyt, coś tam, no masz, tylko pamiętaj, że musisz płacić za ten samochód. Wtedy nie było leasingów, kredytów, trzeba było wyciągnąć żywą gotówkę, nie? To są błędy młodości, których żałuję, ale nie wrócę tego czasu. Po prostu już przewaliło się te pieniądze, co było. Trzeba myśleć, ja jestem optymistą, do przodu idziemy, otwierajmy się na ludzi, spotykajmy się, zarabiajmy, róbmy fajne rzeczy. Z uśmiechem na twarzy. Wszyscy tutaj mówią, że jesteś zawsze człowiek pozytywnie uśmiechnięty. Kto by cię ktoś nie widział, ale jak się wkurzę, jestem taki niedobry. No właśnie nie lubię ludzi takich malkontentów, którzy ciągle narzekają, deszcz pada. No pada deszcz, no to co mamy zrobić? Dmuchać w te chmury. No to pada deszcz. No jak jest słońce, to mówią, że jest za gorąco. No ja pierniczę, no przed chwilą padało, bo też jest za gorąco, nie? Takich, wiesz, ludzi, którym nic nie pasuje, nie? Że jak wstają rano do pracy, to za wcześnie wstają do pracy. Jakby wstawali później, to by mówili, że w sumie późno, bo zawsze moglibyśmy... Zawsze jakichś problemów, nie? Tak, nie lubię. Trzeba być po prostu, wiesz... Ale miałeś tak, jak byłeś młody, że bo też o tobie się mówi, no, że byłeś waleczny gościu, czy ty ksywa, jestem ciekaw... Ale wiesz co, jak ja wstawałem na autobus, to ja sobie wyznaczałem, wbrew pozorom, zawsze sobie mówiłem, że ja nie idę na ten autobus. Że ja robię trening. Sobie tak wstawałem, żeby mieć, nie wiem, 15 minut, żeby ten do odjazdu tego autobusu. I ja biegłem specjalnie, bo to dla mnie było pojadę albo nie pojadę, nie? I tak zapieprzałem i to był dla mnie trening. Ja nawet dzisiaj, jak niosę jakieś, powiedzmy, siatki ze sklepu spożywczego i jestem, nie wiem, w windzie czy gdzieś, to sobie, wiesz, nie traktuję tego, że muszę to przenieść. Ja traktuję, że sobie od razu zrobię trening, popodnoszę sobie trochę, zobaczymy ile przytrzymam, wiesz, dla własnej takiej satysfakcji, dla dobrego samopoczucia. To chyba już taki sport. Wiesz, to, ale to trzeba jakby pozytywnie sobie jakby powiedzieć, że słuchaj, teraz trzeba gdzieś tam, ale fajnie, tam trzeba gdzieś pojechać, tak? O Jezus, daleko. Ale zobacz, może tam spotkasz fajnych ludzi, może z tymi ludźmi zawiążesz, nie wiem, fajny kontakt, może jakiś biznes. Trzeba... Tak, to tak mi zmieniło moje życie, bo ja tak mam, że... A właśnie, bo ludzie mówią, czy jest szklanka do połowy pełna, czy od połowy pusta, nie? No, nie zwał jak chyba zwał, jest nie? Zawsze pełna. Jest, ważne, żeby było, nie? Jak będzie mniej, to też, żeby było. Dobra, ale chciałem cię też zapytać, no bardzo się cieszę i to jest fajne, że zarażasz takim optymizmem, bo ludzie, każdy z nas ma problemy, każdy ma porażki, każdy zaszala. Ostatnio wiem, że stałem na pasach tak troszeczkę i idzie facet i... Akurat mam wnuczkę, która ma tam... A byliśmy u lekarza i facet na mnie... ja pierniczę. Co mu to przeszkadzało? Nic mu to nie przeszkadzało, ale on to jest życiowy taki nieudacznik dla mnie. Tacy ludzie to są... No, przeszkadza mu to, przeszkadza mu tamto. Dzisiaj jest takie społeczeństwo bardzo chyba podzielone już przez te władze, co było to, że jesteśmy tacy zbuntowani, no i będziemy właśnie, no to będziemy tworzyć nieudolnych ludzi, nie? I będzie gorzej, nie? Będzie gorzej, no. Wracając jeszcze do biznesu, pieniądze z piłki. Chciałem cię zapytać, jeśli możesz powiedzieć, plus minus oczywiście, jakie pieniądze przez całą karierę mogłeś zarobić? Trochę rozmawiałem z Darkiem Michalczewskim, mówił, że zarobił 50 milionów euro i się zastanawiam... Dużo, nie? A z drugiej strony mówi się, że w piłce są najlepsze. Wiem, że wtedy były mniejsze pieniądze. W piłce oczywiście, ale jak my porównujemy dzisiaj najlepszego pięściarza gdzieś tam z Ameryki, to on tam dostaje z 200 milionów, nie? Ale na dzisiejsze rally, jakbyś dzisiaj a powiedzmy te pieniądze, co miałeś wtedy na parę dzisiaj. Milionów euro zarobiłem, no ale to jest, nie wiem, 3, 4. Nie, no ale to jest tak sporo na... Wiesz, to jest oczywiście dzisiaj też mnóstwo pieniędzy, tylko do skali, która była wtedy, a do skali, która jest dzisiaj, no to... No to by było równowartość, nie wiem, 20 milionów na przykład. 20 milionów euro na dzień dzisiejszy. To jakby może by to było gdzieś tyle, na przykład. Natomiast, no, ale zobaczymy, ile zarabia Robert, no to on zarabia rocznie 20, ale on jest top. Więc... No ale jakbyś dzisiaj byłeś przecież też takim topowym na reprezentacji. Ale nie aż takim. No wiesz, ale we Francji... tak, nie. Ale to pewnie bym więcej zarobił, tylko że pamiętajmy, że wszystko poszło też o tej ziemi, co mówiliśmy, i to mieszkaniu. 5 tysięcy za metr?
30 tysięcy za metr. Skala nieruchomości... No, czyli 6 razy, tak? 4 razy 6, 24 miliony, to, jakbyś tak inflacyjnie to by, policzył. Inflacyjnie nawet. Tak policzył, to być może to można pomnożyć razy 4, nie? Mm-hmm. 5, 6, nie wiem. Nie, no to 20 milionów euro to już jest spora suma, nie? I powiedz ale mi... ja nie mówię, że zarobiłbym w dzisiejszych czasach. Tak, 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 no to wiem, ale no wtedy nawet te 4 miliony, czy w ogóle w totalu, tak, bo 4, to są 5. ogromne pieniądze, nie? Ja pamiętam... legendę, jak przyjeżdżałeś nawet do Sącza, to zdjęcia robili samochodów wtedy, wiesz, aparatem takim na kliszę, bo pamiętam, był Volkswagen. Ja też miałem taki aparat. Ja pamiętam, jak dzwoniłem do mamy, to jak dosłownie się krzyczało do słuchawki. Dzisiaj każdy wyciąga telefon. Zresztą ale widziałeś. Się czułeś, bo się znałem, jak dziecko ci wyślij mi blikiem, to. No, kurwa, gdzie jaki blik? Jak nie było, to trzeba było... Wiesz, walczyć o wszystko. Ale ja się też zastanawiam, czy miałeś jakiegoś, nie wiem, bo no jesteś zahartowany, ale miałeś później jakiegoś trenera mentalnego. Trochę chodzi mi o to, że młody chłopak wychodzi z blokowiska, bardzo ciężkie czasy. Nagle gwiazda, wszędzie gdzie jesteś, to ci się otwierają drzwi. Kurde, jakoś tak tego, wiesz co, mam jakoś w sobie, nie wiem dlaczego, ja nie umiem się też tak radować, żeby aż podskakiwać, nie? Ja też tak, cieszę nie nagradzamy się aż tak, nie czujesz, że... Cieszę się wewnątrz, ale wiesz, jak strzeliłem gola, no to się cieszyłem, ale nie latałem jak powalony gdzieś tam w kółko, ściągałem, jakoś tak nie czułem tego, cieszyłem się z gola, ale tak samo tu, no cieszyłem się wewnątrz, że coś mam, ale no nie skakałem, nie? Mhm. No ale w jednym z wywiadów powiedziałeś trochę, że życie z renterki nie do końca cię interesuje, jak byłeś młody. Pewnie teraz może powiemy o tych słowach ponownie, że ty lubisz pieniądze, cały czas lubisz je obracać, pomnażać, że ciebie interesuje znaczy, no zarabianie. Nie, no wiadomo, no, nie jestem jakimś biznesmenem, ale wiadomo, że jak ma się coś, no to człowiek chce, żeby, no możesz wydać to oczywiście, ale fajnie by było, żeby to z tego jakaś stówka dodatkowa wpadła. Znaczy najgorsze, żeby jak nie sobie... mieliśmy tej wiedzy, bo jak ty byś wiedział wtedy, tak jak mówisz, to bym był... To bym dzisiaj był, tak. No lepiej, no ale nie narzekam, nie narzekam. Nie no, masz dobre życie, to nie ma co ukrywać, bo... Ale ja nie narzekam, nie narzekam. Oczywiście, mógłbym mieć lepsze i można... I niektórzy by, że powinien mieć nie wiadomo co. Ja jeżdżę starym samochodem, jeżdżę sobie na wakacje. Parę razy w roku do Mikołajek na przykład, albo gdzieś indziej. Jest to chyba najważniejsze, że pracujesz na swoich zasadach, kiedy chcesz, jak chcesz. Jesteś wolnym człowiekiem. To jest fajne. To jest fajne, pracować na swoich zasadach. Że jak się umówimy... Udało to, ci się tak. No, wiesz, no mogłoby być lepiej w życiu, ale no, nie narzekam, naprawdę nie narzekam. W wieku ludzie do 65 po 80 godzin codziennie musisz rano wstać, iść i wiesz, no. I czasami na te Mikołajki może nie wystarczyć, a ty jesteś no, jednak też, wolny, ale pracowałeś ciężko też na to. Czasem nie starcza na Mikołajki, ale jest fajnie, no to jak nie, no, nie zapracowałeś. Tu. Myślę, że jeden z takich gości, jeden z najbogatszych Polaków powiedział, że najważniejszą walutą dzisiaj oznak tego, że jesteś bogaty, to jest czas, to nie są pieniądze, bo co ci da pieniądze, jak ich nigdy nie wydasz, wy zachorujesz, a twoje dzieci to rozwalą. To bardzo mądre jest, kto to powiedział? To był Michał Sołowow. Aha, no to mądry człowiek, który osiągnął sukces biznesowy i wie, co mówi. No i chyba i dlatego wie, można ci pozazdrościć tego czasu, nie? No, to pewnie ten pan Michał, no nie ten, tylko pan Michał, który chyba jest jednym z najbogatszych Polaków. Najbogatszy teraz. Jak nie najbogatszy. No ten, być może tego czasu nie ma, a powinien jednak chyba więcej czasu dla siebie poświęcić, bo pieniądze, no to fajnie, tylko to życie się kiedyś kończy. A fajnie ten czas i spędzać z przyjaciółmi, z rodziną na swoich zasadach jakby, nie? A nie wokół firmy i wokół wszystkiego. Ale no ja nie będę się wymądrzał, bo to jest człowiek, który tak jak ja w sporcie gdzieś tam byłem, powiedzmy wysoko, ale są jeszcze lepsi, to pan Michał pewnie też w tej klasyfikacji no jest najlepszy akurat w Polsce, nie? Więc, no ale na świecie znowu możesz, zawsze się możesz porównać. Tak, ale oczywiście, no to gratulacje, bo to jest taki sukces nie sportowy, ale biznesowy. Nie? No ale takie mądre słowa dzisiaj chyba takie bardzo aktualne, bo dzisiaj my w tym świecie trochę wariujemy pod względem tego, że wszyscy biegamy, pracujemy dużo i tak jak właśnie powiedziałem, no i co, masz później 60 lat, zdrowia nie masz, co z tego majątku? Jak... Potem powiesz, gdzie byłeś? No nie, byłem tu i tu, no. Ale mogłeś być jeszcze tam i tam i tam. Co zobaczyłeś? Tyle pięknych rzeczy jest na świecie, które ja teraz gdzieś tam byłem, powiedzmy w Tajlandii, to też z żoną żeśmy wymyślili, że jeżeli już jesteśmy w tej części świata, to zobaczmy jeszcze jakiś inny kraj. Pojechaliśmy do Hongkongu zobaczyć no Chiny, bo teraz Hongkong jest chiński, ale oni cały czas mówią, że jestem z Hongkongu, a nie z Chin, ale fajnie zobaczyć tam jakąś Buddę, żeśmy zobaczyli, no pięknie. No i teraz sobie tak właśnie planuję, żeby za każdym razem, jak jestem gdzieś daleko w jakiejś części świata, żeby coś dodatkowo jeszcze zobaczyć. Nie? Mm-hmm. To jest fajne. Nie?
No a jeszcze w twoje biznesy, to pytanie od widzów były, czy ty pamiętasz w ogóle... Biznes. Tak, biznesy. Nie mam żadnych biznesów. Ale nie, jak miałeś, to co to było kiedyś? Chodzi o to, że... Bo ja chciałem wymienić, bo ja naprawdę nie ma chyba przedsiębiorcy, to naprawdę Robert Lewandowski, myślę, że nie miał tylu biznesów, nie wchodził, nie miał różnych rzeczy. Robert ma więcej biznesów niż nam się wydaje. No dobra, ale może o takich się nie wie. Chodzi o to, że ty w sensie nawet na tamte lata. No ja tutaj mam zapisane... Arka nad jeziorem, w którym kręcili film Boże Ciało. Podobno kupiłeś jacht, domy w całej Polsce, udziały w kartach telefonicznych. Domy to miałem, wiesz, gdzieś w Poznaniu, gdzieś tu kupowałem na Śląsku jako inwestycja. I to jedyne są rzeczy, takie dobre inwestycje, które były dobre, czy jakaś ziemia. To akurat bo jest dobra inwestycja. Natomiast te takie głupoty, jakieś łodzie czy coś, no to ja wiem. No, udziały w kartach telefonicznych miałeś, tak? Firmy? No tak, no i firma, która zbankrutowała. No, bo weszły telefony komórkowe i za połączenia za 0 zł po Polsce, a po Europie też w abonamencie możesz kupić. A to były prepaidowe karty, które tak pięknie się miało rozwinąć, wiesz, i 1 000 000 złotych miałem mieć, ale się rozpłynął, nie? A zjeżdżalnie nad Bałtykiem też były? Też gdzieś tam miałem udziały w jakichś, w różnych takich małych... A miałeś jakieś, to ci najwięcej sprawiało frajdę, bo były sklepy... Pamiętam, u ciebie kupowałem pierwsze buty Adidasy, chyba też z Francji to były sklepy, nie? Że tak, mieliśmy taki World w Krynicy był chyba i... Ale to była restauracja. Restauracja też. Restauracja, sklepy mieliśmy 2. Restauracji. No impreza bardzo znana, cała Polska przyjeżdżała do Nowego Sącza i gwiazdy reprezentacji przecież no się bawiły ciebie. To dyskoteka była fajna w tych czasach, tylko Sylwestry. Z 1 000 000 euro rozpłynęło się i zostały, wiesz, trzeba było płacić zaległości. No początki były super, ale to zawsze są początki super, tylko człowiek, który był moim wspólnikiem, był niewłaściwy, który, wiesz, myślał jak tutaj wyciągnąć, obłowić się i na końcu... Tak jest, myślisz, że ty jesteś taką studnią bez dna, to będzie tak, zawsze... i na końcu się spakował i ucieknie. I teraz żyje gdzieś za granicą. Nie masz kontaktu, tak? Po latach? Nie, i nie chcę mieć nawet kontaktu, okay. Bo ta osoba mi nic nie przyniesie, nie? No tak, ale to jest dobrze, że też się no, też na błędach się uczy. No, masz duże doświadczenie, żeby takich rzeczy już... Nie, cały czas popełniam błędy, nie. A każdy chyba z nas. A który najbardziej biznes ci przyniósł frajdę, jak tak powiedziałbyś, przez całe życie, co miałeś? Co ci najbardziej sprawiało w życiu? Biznes? Czekaj, muszę się zastanowić. Najfajniej to jest grać w piłkę. Bo to jest też takie, wiesz, no poświęcasz się, pracujesz. Porównanie do lekarza. Poświęca się, kształci się, uczy się. W końcu za ileś lat będzie lekarzem. Czy będzie dobrym lekarzem? No jak się wykształci bardziej, będzie dobrym lekarzem. Jest podobnie. Uczysz się, starasz się, rywalizujesz. Kształcisz się sportowo. I jesteś sportowcem. I masz te swoje najlepsze czasy. Myślę, że najlepsze czasy to, bo to jest zawód, no może nie w Polsce, ale we Francji zawód piłkarz jest normalnie, wiesz, traktowany. W Polsce chyba nie. Więc wydaje mi się, że najlepszym moim zawodem, który mi największe dochody przynosił i byłem najbardziej szczęśliwy, choć niejednokrotnie zły, zmęczony. No wiesz, też takie chwile przychodzą, w których człowiek myśli, że się do tego nie nadaje. Ale może każdy tak. Każdy ma zwątpienia. Ja też ile razy chciałem to rzucić. Ale akurat jestem optymistą, więc nie, no jest szybko radę. Mi przeszło. Ale też muszę sportowcem. Muszę cię zapytać, że jesteś sportowca, bo też mówią tobie, że taki kozak byłeś, że się ciebie bali wręcz na... Czy, jestem ciekawy, Zbura. Czy ksywa Świr to jest właśnie tego właśnie? Nie, skąd? Świr od Świerczewskiego. Świr, Świerszcz, tak. Takie wiesz, miałem różne te, tak. Nie, bo chodziło o to, że wiesz, że a teraz pod MMA, no to fajnie wygląda, że Świr, nie? To fajnie wygląda. Ale Świerszcz na mnie wołali generał, Felek na osiedlu w Nowym Sączu. No Piotr Japonii. Nie, ale nie było takich, że wiesz pseudonimów mnóstwo, nie? Ktoś cię kiedyś wkurzył, ja się zastanawiam, bo wiesz, bo jest wiesz co, mnie wkurzyć jest trudno, natomiast strasznie nie lubię ludzi nieudacznych, którzy wiesz, narzekają, którzy idą i ci zwracają uwagę. Żyj sobie swoim życiem, nie wpierdzielaj się, co ty chcesz ode mnie, nie? Ale w szatniach nie, bo wiesz, ja się tak zastanawiam, bo takie czasy, co w szatni, ty nie miałeś takiego, że ktoś ciebie na przykład gnębił, ale co myślisz, że co w szatni no ktoś ci spierdzielił mecz na przykład, nie wiem, czy sędzia, no albo ktoś ci wkurzył, nie było jakichś takich, to nawet trzeba nie ty, z kolegą ale... możesz porozmawiać, możemy krzyczeć na siebie, możemy rozmawiać. Możemy wyjść na piwo, nie musimy, możemy czyli kultura się zawsze taka, nie, się obrazić. Bo wiesz, wtedy były trudne czasy, bo dzisiaj to jest tak, taka właśnie norma. Ale nic nie zrobisz, po prostu trenujmy razem, pracujmy. Gra zespołowa polega też na jakimś zaufaniu do siebie. Wiesz, jeżeli ja wiem, że bramkarz
no, jest pewny tego, co robi, no to jest pewny, nie? Nie, bo ale zdarzy mu się... Z Marciniakiem, nawet z sędzią, błąd, no. Z panem Marciniakiem ile razy mówił, że wiesz, były takie sytuacje, gdzie no, można niechcący zepsuć mecz. I to jest też precedent. Samo jak dla ciebie, bo nie daj Boże, jakiś samobój, coś się stanie. Ale oczywiście, gdzie mamy do siebie zaufanie, pracujemy w grupie, tak jak pan Marciniak, najlepszy sędzia na świecie, ma swoich asystentów, czyli sędziów liniowych, i on musi im ufać. Jak on podnosi, to ufa im, że tak jest, nie? No, są legendy o tym, czarne. Ale czasem też się pewnie chłopaki mylą, potem wiesz, mamy dzisiaj te wary, kamery z wszystkich stron, no, życie. No, ale też no, muszę trochę, też pytanie od widzów o tej twojej waleczności, bo była gdzieś, nie wiem, czy to jest prawda, że ty nawet jak ci chcieli ukraść auto Mercedesa, wyskoczyłeś i zacząłeś po prostu... Nie, no prawda jest taka, że dostałem w łeb, nie? I że my wysadzili. No niestety złodzieje polscy też są... Wszędzie. Ale co, to siedziałeś gdzieś i nagle zauważyłeś, że ci kradną samochód? Nie. To było, że ja po prostu parkowałem już samochód pod domem, wjeżdżając do garażu. Tam wyskoczyło dwóch chłopaków. Jeden z pistoletem, drugi z pałką. I wiesz, i tam nie było stawiania się, no bo ja nie wiem, jaki, czy on ma atrapę, a może miał prawdziwy. Później się okazało, że prawdopodobnie miał taki, który szczela, bo być może też miał ślepaki, bo on tam w pewnym momencie doszło do sytuacji, że oddał strzał, jeden z tych ludzi, być może w górę, a być może miał ślepaki, no ale huk był, więc, no to już nie są więc nie był to plastikowy pistolet, ani na wodę, nie. Przerażone. A miałeś we Francji też jakieś takie zdarzenia, że też ci chcieli? Miałem, no, też miałem sytuację, gdzie mi się włamano do domu, nawet raz, dwa razy do domu, ale raz, kiedy byłem w domu. Wiesz, jak cię nie ma i ten kradną, jest żal, nie? Ale jak jesteś, to musisz uważać, czy on ten napastnik, ten złodziej, no, może mieć ze sobą nóż, albo może ci zrobić naprawdę krzywdę, no bo on przychodzi ci coś zabrać, ukraść i teraz jak ty jesteś i wyjdziesz, ja nie wiem, jak on się zachowa. Może spanikować, wiesz, wszystko się może zdarzyć. Akurat było chyba trzech Arabów, wiesz, a ja spałem tak na kanapie, wchodzili przez okno. Trudna sytuacja, no. Miałem jakiś tam miecz samurajski z Japonii. Też wyskoczyłem z tym mieczem. Tam nie doszło do jakiejś walki, bo oni zaczęli uciekać. Wprawdzie tylko ukradli torebkę mojej żony, którą po drodze de facto wyrzucili. Ale no wiesz, a jakby byli w trzech, a jakby mieli pistolet, ja tego nie wiedziałem, nie? Jakby mieli noże. W ogóle też, no, dzieci były w domu. Były, tak? Były w domu, dlatego ja tak, wiesz, no... Ale pod wpływem emocji, pod wpływem adrenaliny i tego wszystkiego, wiesz, no ja miałem dzieci tam na dole, jedno dziecko, drugie u góry, a ja spałem w salonie na kanapie. To jest straszna rzecz, tak, wiesz, to przeżyć. Potem tak. To nie śpisz tak normalnie, wiesz, że idziesz na drugi dzień sobie spać. Później śpisz i kurde, każdy szmer, to myśli, że już łamanie jest kolejne, nie? Ty chyba byłeś łatwym kąskiem, no bo Polak, który jest mega bogaty, jak na tamte czasy we Francji. Nie mega bogaty, no Francuzi, wiesz, jako społeczeństwo jest bogatsze niż Polacy. Oczywiście jako sportowiec może miałem trochę lepiej, może miałem trochę lepszy samochód, może trochę ładniejsza willa. Natomiast to wszystko właśnie było tak na pokaz, że jak oni wchodzili, to nie wchodzili do tej biedniejszej willi, tylko do tej ładniejszej willi. Ale ja cię rozumiem, bo to każdy z nas ma i to jest taki syndrom tych lat, że my nie mieliśmy nic, więc to jest takie nasza rekompensata, że chciałoby się, no wiesz, mieć, pokazać, żeby cię docenili, że jesteś kimś. Nie? Kiedyś była tylko woda kolońska tam, wiesz, jeden zapach dla wszystkich, a ja miałem z Francji te psikadła, jak to było piękne, nie? No to na pewno królem takim byłeś. A powiedz mi jeszcze z samochodów swoich, bo czy w ogóle ty lubisz samochody, bo ja uwielbiam i dlatego cię chciałem zapytać, jakieś takie, wiem, że było Porsche, to Corrado, jakieś miałeś ciekawe? Miałem jakieś, no ciekawe, no na dzisiejsze czasy żadnego McLarena czy Ferrari. No ale proszę cię, byś tam S600 nawet miał teraz. Ale miałem S600. Czy Corrado to było G60, pamiętam takie. Corrado miałem też, takie VR6, to VR6, było jeszcze tak. Mocniejsze. S600 miałem Carrera, miałem Cayena, jakieś Mercedesy, te kabriolety. To wszystko ładne, tylko że czym człowiek starszy, tak, to potem szuka wygodnego auta, bo dzisiaj fajne, Carrera jest zarąbistym, fajnym autem, sportowym, do wyścigów i tak dalej, ale summa summarum, przejechałem się z Warszawy do Nowego Sącza, wiesz, wychodzisz tak
wychodzisz taki połamany. Nie? Tak. Więc dzisiaj nie szukasz takiego auta, dzisiaj szukasz auta wygodnego. To też jak już jesteś czegoś, co doświadczasz, to cię już tak nie cieszy. To po tygodniu ci się nudzi, nie wiesz, wiesz, gonisz za czymś, a później widzisz, że to wcale nie masz szczęścia takiego. Może szczęście nie daje, ale wygoda jest chyba najważniejsza. Wygoda ważne, żeby ci było wygodnie. Nie? A powiedz mi, jeszcze w tych latach, jak się, no, byłeś na piedestale numer jeden, to miałeś ludzi, którzy się do ciebie przypinali, tu mówimy biznesowo, ale miałeś też na przykład światek, bo wtedy na przykład Tiger mówił, że do niego wszyscy tam, wiesz, znani z grupy Pruszkowskiej, z innych chcieli być na meczach, siadali w pierwszych. To akurat nie miałem tego problemu. Nie miałeś takich, że... Bo grałem najlepsze lata, to były we Francji, więc, więc żadne grupy... A tamtejsze nie chciały, bo on też w Niemczech mówi, że Arabi przychodzili właśnie tamtejsze, inni. No to taki miałem trochę, powiedzmy, kontakt, bo jednym z prezesów był Bernard Tapie, który... świętej pamięci, który uważany był za takiego bossa, powiedzmy trochę mafii. On niby był politykiem, niby był biznesmenem, a z drugiej strony za nim stały wielkie pieniądze i ludzie, którzy byli tacy w cudzysłowie no name ze świata, takiego półświadka, można powiedzieć. No i gdzieś tam poznałem, ale nie miałem z tym problemu. No. Może byłem za biedny na to, żeby tak. Z nimi jakby nie no, wtedy w latach to naprawdę... No powiedz mi takie pozytywne właśnie strony, imprezy pozytywne, bo też mówię, przytaczam, bo niedawno rozmawialiśmy, to na przykład, że lubiałeś się bawić po imprezach, bo taki Tiger to znaczy, mówi, że on lubiałem. Kochał po prostu. On mówi, że walczył tylko dlatego, żeby mieć dobrą imprezę później i się później nie, bawić. Oczywiście. No fajnie jest po wygranym meczu sobie gdzieś wyjść ze znajomymi i świętować, uczcić to zwycięstwo, pobawić się. A może uchylić rąbkę z jakiejś najlepszej, co pamiętasz, to była jakaś taka naprawdę... Ale żeście zaszaleli. Nie wiem, czym się różni. Fajna jest tam, gdzie masz fajnych ludzi wokół siebie. No, ale siebie, nie wiem, jakieś fajne miejsce, coś się, jakaś akcja była. Nawet ognisko jest fajne. Jak masz fajnych ludzi, jest wesoło, to wymyślicie jakieś przeskakiwanie przez ognisko, pieczenie kiełbasek. Mnie to mega kręci, mega to lubię, nie? A już takie chodzenie po tych klubach, wiesz, no to też jest fajne od czasu do czasu, wiesz, tam z kumplami się wyjdziemy, z rodzinami, z żonami się napić, ale... Już nie te czasy, nie? Nie te czasy. No jak miałem ten swój klub, no to co, fajnie było, bo byłem właścicielem, wchodziłem. A dzisiaj sobie myślę, no i co to jest? To ja współczuję temu właścicielowi. On nie śpi w nocy, musi wszystko sprawdzać. Jeszcze nieraz on stał alkohol, wyrąbany później. Potem ci ludzie go tam i to środowisko, które jest na początku jest piękne, a na końcu jest pijane i jeszcze pretensjonalne, że nie było. Ja współczuję. To jest trudny biznes. Nigdy bym w takie coś już się nigdy nie bawił. Dla mnie świadomość mam inną i inaczej bym jakby... A z fanaberii jakichś takich pamiętasz, na co najbardziej zaszalałeś już w swoim życiu? Coś, co to naprawdę, nie wiem, myślałeś może, czy to było... No wiesz, ludzie się lubią nagradzać. Kobiety mówią torebka za Chanel za 50 tysięcy. Nie, właśnie tak zawsze sobie starałem. Jeden piłkarz mówi, że futro, wiesz, przywiózł w torbach pieniądze i futro kupił żonie za tam jakieś kosmiczne pieniądze, nie? Miałeś jakiś taki, taką totalną fanaberię, gdzie zaszalałeś? Jak na przykład to był taki... No ale to tak jakoś był niedrogo, no to była okazja, to sobie kupiłem. A to nie były jakieś wielkie pieniądze. Nawet nie chcę mówić jakie, bo to nie są wielkie, duże pieniądze oczywiście, ale nie jakieś kosmiczne, że tam, że kwota jacht, to jest tylko 10 metrów. My nie mówimy o 60, 80, my nie mówimy o łodzi pana Kulczyka. Wiesz, nie wiem, Feniks chyba się nazywa, która ma, wiesz, nie wiem ile metrów, za 100 ileś milionów, my mówimy o paruset tysiącach i to w ogóle, wiesz, to może tutaj dla przeciętnego Kowalskiego to jest coś fajnego, dla mnie też jest to fajne, dlatego sobie kupiłem, ale to nie było coś, całe życie mieszkałem przy jeziorze Rożnowskim, ojciec mnie zabierał na to jezioro, był gdzieś tam ratownikiem, nie wiem, kierownikiem. Piękne, jestem zakochany. Super, przepiękne jezioro, uwielbiam tam spędzać czas, chciałem mieć tam łódź, więc ją mam. Teraz właściwie mój brat sobie kupił jakąś łódeczkę, to pewnie będziemy mieli gdzieś tam tą łódeczkę nad jeziorem, mamy jedną nad Mazurach, co prawda jest zepsuta od paru lat, ta, o której mówimy, no ale... Co zrobić? Nie ma kasy na to na razie. Spokojnie, no będziemy się widzieć pewnie nad jeziorem jeszcze nie raz, bo ja też chcę wrócić do Sądeczyzny w ogóle, ale tuż prawie kończąc, czy masz jakieś takie przesłanie, co według ciebie jest ważne dzisiaj w wychowaniu młodego pokolenia, tych właśnie dzieciaków, tych ludzi, którzy mogliby być silnymi, żebyśmy walczyli, no bo wiesz, no, musimy o to walczyć. To jest nie? Trudne, ale żeby ci młodzi byli silni, to my musimy być twardzi i nieustępliwi. Na zasadzie takiej, że oni muszą coś wykonywać, i mieć polecenie i muszą wykonać, a jak nie wykonują, bo i narzekają, no trzeba być jednak twardym. Mówię tu może o sporcie, ale w życiu też wychowywałem dzieci i też na zasadzie, no nie zjesz, to nie zjesz, nie. A zabawka piękna, to tatuś kupi, nie.
I wiesz, i potem masz tyle tych zabawek, a to dziecko całe życie ma i się należy. I potem ci dzwoni w wieku iluś tam lat, że dalej, wiesz, czegoś brakuje. No, ja w wieku 20 utrzymywałem rodzinę swoją, jeszcze rodzicom dawałem i połowę złodziei żyło ze mnie, nie? Znaczy tych złodziei, co mnie okradali. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Ale widzisz, w wieku 20 lat, w wieku już tam, wiesz, to człowiek miał i ma, nie? A ta młodzież, nie wiem, też czasu po swoich dzieciach, to jest przykre, że trzeba im pomóc, bo tego nie mają, bo to sobie, może takie czasy są, może zła polityka jest, ja tego jakby nie wiem. Ciężko zrozumieć, ale ciężko szkoda, zrozumieć. Bo musimy walczyć o tą dobrą młodzież, no bo to były piękne czasy, no popatrz jak teraz... Musimy być twardzi i nieustępliwi dla młodzieży i nie, że moje dziecko to jest lepsze. Dzieci mają rywalizować, być twarde, nie? Ja się z tym zgadzam, bo to jest najważniejsze. Ja nie wiem, czy ja dobrze mówię, no. Bo ja nie jestem jakimś psychologiem od dzieci, ale tak mi się wydaje. No, ja miałem trudne czasy i cieszę się, że jestem dobrym człowiekiem. Może to nie jest dobre, co powiem, ale ja naprawdę nie żałuję, że dostałem wpiernicz od ojca pasiorem. Nie żałuję. On mnie wyprostował. Jak tylko gdzieś skręcałem w bok, dostałem w dupę, byłem zaraz wyprostowany. I moi koledzy to samo. Nie wiem, czy ty, nawet moja żona pamięta, jak dostała od ojca w dupę, bo coś tam gdzieś poszła, nie? Natomiast dzisiaj nie uderzyłem. Nie można nawet mówić prawie, bo cię wiesz. Na WF-ie nie ma już skrzyni do przeskakiwania, bo to dzieci, żeby się im krzywda nie stała. Na WF-ie nie możesz pomagać dziecku dotknąć, bo to może być... Cielesność do dotykalność. Proszę cię. Chore, no dawno. Ksiądz, ja pamiętam, że żeśmy za dziewczynami, to kazał nam ręce wystawić i ksiądz nas zbił po rękach. I ja to pamiętam i dziękuję temu księdzu, że mi przypieprzył, bo mnie jakoś tam wychowali w miarę, wydaje mi się, pozytywnie. Dzisiaj, przepraszam, że... bo to już wiesz, może... To naprawdę, WF, ja robię czasem jakieś tam treningi po szkołach i mi zwracają uwagę. Ja tego nawet nie wiedziałem, że przewrót w przód, to nie możesz pomagać dziecku, bo wiesz, a nie daj Boże gdzieś za tyłek, bo popchniesz. Ja mówię, Jezus Maria, co to za czasy są? Mamy dobre czasy, żyjemy w fajnych czasach i będziemy kształtować słabych ludzi, jeżeli się nie zmienimy i nie będziemy twardzi. Ja żyłem w czasach, które były trudne, które do szkoły trzeba było iść, zapieprzać, nie spóźnić się, ludzie nie mieli komórek, a mimo wszystko się umawiali i się nie spóźniali i wszystko było na czas. Także trudne czasy, podsumowując, trudne czasy tworzyły silnych i fajnych ludzi. Dobre czasy, niestety, ale społeczeństwo nam trochę rozwalają. Piotrek, bardzo ci dziękuję. Życzę ci dalszych sukcesów. Mega jesteś pozytywny gość. Aż czuję niedosyt. Pewnie jeszcze nieraz pogadamy, bo masz tak duże doświadczenie. Przylatuje taki bagaż. Kolega z Francji. Musisz uciekać. Także przepraszam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Cześć.